to, że graliśmy dotychczas tak źle, to jest wina wyłącznie Fernando Santosa, czy też trzeba obwinić polskich piłkarzy, że mu nie pomogli swoją postawą na boisku, tak jak pan wspomniał chociażby mecz z Mołdawią, z lekceważeniem rywala? Tak, były takie okresy, że niektórzy nasi piłkarze siedzieli na ławce, a byli powoływani do reprezentacji. Wie pan, nie będę miał nazwisk, no bo to nie o to tu chodzi. Tylko za moich czasów, powiem panu, kto nie grał regularnie w pierwszym zespole, nie było szans, żeby został powołany do reprezentacji. Nie wiem, żeby jak się nazywał, powiem panu to. Niestety nie grasz u siebie w klubie, no jakim prawem mam cię powołać do reprezentacji? Czyli nawet Grzegorz Lata, jakby nie grał hipotetycznie, to też by nie dostał powołania. Tak, no ale ja jak zacząłem grać w reprezentacji, mając 21 lat, powiem panu, to też takim z przerwami, nie to, że od razu byłem tam jakimś, wie pan, na ten. Dopiero od meczu w 73 chyba, tak. Jeszcze byłem na Olimpiadzie, nie, gdzie zagrałem pół meczu. I od 73 roku był taki mecz w Warnie, Polska-Bułgaria, gdzie wygraliśmy 2-0. Nasi pojechali na turnę po Ameryce, a ja doleciałem do Warny, a Bułgarzy byli 10 dni na zgrupowaniu przed Polakami. No i stadion był tak naprany, że wie pan. Skończyło się 2-0. No i strzeliłem dwie bramki i od tej pory, muszę powiedzieć, grałem wszystkie mecze w reprezentacji Polski. No, jednego nie grałem chyba z Cyprem, bo miałem anginę akurat, nie wiem, bo to grali w listopadzie. I pamiętam, jechałem na Grubojca w Kieleckiej na stacji benzynowej. Facet mi tankuje, mówię, co pan tu robi? Przecież dzisiaj o 6 jest mecz, nie? A wtedy jeszcze stary, nienarodowy, tylko ten dziesięciolecia. A ja mówię, spokojnie, mówię, zdążę dojechać. No i teraz już tak naprawdę na koniec, no to jest też dobra puenta właśnie, bo dzisiejsi kadrowicze przyjeżdżają i chyba mają zbyt dobrze pod tym względem, że nie muszą się martwić, że nie grają w klubie, bo wiedzą, że i tak w tej reprezentacji jest dla nich miejsce. I to też chyba jest no złe pod względem takim właśnie psychologicznym. Miejsce w reprezentacji trzeba sobie walczyć. Powiem panu, i nie ma tego, że jak pan zagrał jeden dobry mecz. W każdym meczu pan musi zdać sprawę, że w każdym meczu możecie trener zmienić. Powiem panu, to jest jedna, powiem panu, sprawa. Druga sprawa, no nie może być tak, że to mnie też tak bolało, że wychodzą z tego autobusu, słuchawki na uszach, te dzieciaczki chcą, żeby im tam autograf podpisać. On idzie, udaje, wie pan, że tutaj, no niestety. Chyba są to żenujące zdjęcia z racji tego, że swoją popularność to buduje się właśnie przez to, że do tych dzieci trzeba przyjść, podpisać. Co to jest 5 minut stanąć i rozdać parę autografów? No. To ja stary dziadek, no nie taki stary, bo wie pan, mam 27 lat do setki, także wie pan. Forma cały czas top, także tutaj tak, absolutnie. Setki, wie pan, to ja rocznie wysyłam i rozdaję 1000 zdjęć, powiem panu. Piękne moje zdjęcia, elegancko. Z tyłu jest krótki życiorys, to co zdobyłem, co jak, powiem panu. Z oryginalnym autografem, to wie pan. No nie ma tygodnia, żeby 20 listów nie przychodziło z całego świata. A jeszcze na przykład jak z Ameryki przysyłają listy, też tam wkładają $5, żeby im odesłać też lotniczym z powrotem. No ale to jest piękna sprawa i piękny gest też z pana strony, że pan znajduje czas, żeby to robić, więc no... No ale też... chodzę też po szkołach, powiem panu. Wie pan, od średnich tego, są przygotowani, mają takie pytania, wie pan, no, znają z piłki i powiem panu, ci nasi uczniowie z liceum, czy nawet z szkół podstawowych, tych, no interesują się, powiem panu, piłką, są kibicami polskiej reprezentacji, wie pan, no ale z drugiej strony też, no i też patrząc w telewizor, no dzisiaj nie da się nic ukryć, panie redaktorze, jest tych kamer tam chyba z 20 czy ileś, każdy szczegół jest, powiem panu, jeszcze teraz technologia weszła, powiem panu, war do tego, także czy karny był, czy spalony, siedzi trzech, widzi jak na dłoni, powtórka zwolnić, sędzia ma
słuchaweczkę w uszu, mówią, słuchaj, był spalony. No to leci, pokazuje, leci, albo uznaje bramkę, albo uznaje spalonego, wie pan, no. A to też jest ten taki paradoks, że dzisiaj jest tyle możliwości, żeby dotrzeć do tego kibica, mimo to ci reprezentanci troszeczkę właśnie, jak to wcześniej wspomnieliśmy, chyba gwiazdoszą za bardzo i zamykają się przed polskim kibicem, a dzięki nim tak naprawdę są popularni, bo to oni wypełniają co chwila PGE Narodowy. No wybiorę, no wie pan, polska reprezentacja zawsze miała kibiców. Nawet w latach 60. jak na Śląskim, przecież ile ludzi było. Powiem panu, no to ja jak pamiętam, z tego to takiego dopingu, jaki był na Stadionie Śląskim, gdzie 100 tysięcy ludzi, jak śpiewało hymn jeszcze Polska nie zginęła, to tam na dole, jak stał pan w tym szeregu, to taki rezonans, powiem panu, coś nieprawdopodobnego. To najlepszy doping świata, no to przecież nie na darmo Holendrzy nazwali to kotłem czarownic, nie? A znowuż ten kocioł czarownic, tam będą ludzie. I to, wie pan, no wszyscy się, schody były obsadzone, wszystko było obsadzone. Cały ten na górze to był przecież na stojakach stali wszyscy, wie pan. No, no i kibic, jeśli chodzi o kibiców w reprezentacji, to mamy. Bo jak dobrze pan powiedział przed chwilą, że wypełniają Stadion Narodowy, wie pan, bo każdy liczy, że chce zobaczyć, oglądać polską piłkę, no tylko, że no jesteśmy w takim dołku, no i trzeba z tego dołku się jakoś wydrapać, powiem panu. No. Uważam, że słuszna zmiana trenera. Zresztą przestrzegałem przed obcokrajowcami i w związku z powyższym, wie pan, no. Zobaczymy. Ja jestem pełny optymistycznie nastawiony, do tego i dajemy czas trenerowi, Probierzowi, zobaczymy, jak to będzie, wie pan. No. Jest pan w ogóle z przeciwnikiem obcokrajowców, czy akurat, bo gdyby na przykład miał przejść topowy, na przykład ktoś naprawdę z topu, to nie mówi pan nie, czy woli pan jednak Polaka? Coś panu opowiem. Ja wolę Polaka. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że mieliśmy przecież, nie? I był Behaker, i Sousa, i teraz następca Santos następny. Powiem panu, jeden uciekł, bo dostał $2 więcej w Brazylii, powiem panu, to jest raz. Drugi zdobył, pojechał na Mistrzostwa Europy, Behaker, no i zajęliśmy zaszczytne 16 miejsce z wszystkich zespołów. No, było 16. No. No, na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że miał troszeczkę trudną sytuację w kadrze, bo tam nie było za bardzo zbyt wielu gwiazd i tam wielu też nie grało w klubach, więc to, że no, wywalczyliśmy awans i było też trudniej wywalczyć ten awans na tak, Euro niż teraz, to jest na pewno jego sukces. Sama no, postawa na Euro i potem w eliminacjach do kolejnego mundialu na pewno już jest no, minusem przy jego nazwisku. No, zdecydowanie tak. No ale wie pan, z drugiej strony, to jak patrzymy, to też się oparł na zawodnikach, których tam sobie upatrzył, czy grał, czy nie grał, to powoływał, powiem panu. No. Sytuacja. No ja byłem akurat nie prezesem, jak on był trenerem, z tym, że nie ja go powoływałem. Ja dostałem go w prezencie od mojego poprzednika i też zrobiono błąd, bo można było podpisać kontrakt wstępny, a definitywnie po Mistrzostwach Europy, powiem panu, w zależności od wyników, powiem panu. A poza tym, no, panie redaktorze, no patrzmy uczciwie i poważnie sobie powiedzmy. Największy sukces odnieśli polscy trenerzy. Największy. Kazio Górski, złoty, srebrny medal olimpijski, trzecie miejsce na świecie. Jacek Moch, wyjście z grupy, na Mistrzostwa Świata i piąte miejsce na świecie, wie pan, w Argentynie. Antoni Piechniczek powtórzył sukces Kazia Górskiego, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Trzecie miejsce na świecie żeśmy zajęli, to jest raz. Wyjście następnie z grupy, pojechanie na Mistrzostwa Świata do Meksyku i wyjście z grupy. Dopiero przegrana z Brazylią 3-0. Jeszcze Janusz Wójcik, medal olimpijski. Też no tak, o tym trzeba pamiętać. Też Janusz Wójcik olimpijski, bo kiedyś była taka sytuacja, że kadry, pierwsze zespoły kadrowe krajów socjalistycznych niby byli amatorzy, nie? No, amatorzy byliśmy, tak. I ostatnie już pytanie o reprezentację dzisiaj.
czy wyobraża pan sobie, czy widzi pan na przykład w przyszłości Marek Papszun, Jacek Magiera, to są tacy kandydaci od lat, o których się mówi, że oni muszą w końcu objąć reprezentację Polski? No ja zresztą postawiłem, wie pan, na dwóch, Probierza i Papszuna, mówię, i do wyboru. Jak wybierzecie, to już nie moja sprawa, bo to jest prezes i zarząd, nie, który tam omawia tego, nie tego, powie pan, no i, a decyzję podejmuje w zasadzie prezes. Pan by postawił na Marka Papszuna? Ja powiem, miałem dwóch kandydatów równorzędnych. Ten miał wyniki z Rakowem, mistrz Polski zrobił, nie? A Probierz duże sukcesy z tą młodzieżówką. Tam jest chyba na pierwszym miejscu w tej chwili. No ale gdyby był pan prezesem, musiałby pan podjąć decyzję. Ale nie jestem, panie redaktorze. Ale możemy... Nie zarazam sobie tym głowę. Wie pan. Ale tak hipotetycznie oczywiście pytam. Jak wybrano Probierza, mówię, okej, okay, nie ma sprawy, akceptuję to i daję mu czas, powiem panu, no, ma trzy mecze ciężkie. Teraz, wie pan, bo to gatunkowo może nie takie ciężkie, wie pan, ale opinia, dziennikarze, wszyscy czekają na zwrot akcji, żeby w końcu polska reprezentacja się obudziła. I nie ukrywam, najwyższy czas tych dziadków, wie pan, z lat 70. i 80. posadzić, do gabloty wsadzić i niech tam siedzą, nie? No. I z przyjemnością wtedy, wie pan, uważamy, że najwyższy czas, żeby młoda generacja, mówiąc inaczej, coś osiągnęła, a nie my wracamy, teraz wielkie święto, bo 50 lat mija od słynnego meczu na Wembley i później Mistrzostwa Świata są w 74 roku znowu, za trzecie miejsce mamy, nie? No. No tak, no to jest taka, no chciałem, żebyśmy jakoś optymistycznie skończyli. No był to okres, powiem panu, gdzie złotymi zgłoskami jest, jeśli chodzi o polską reprezentację. Nie tylko, mówiąc inaczej, że pierwszy zespół, ale młodzieżówka miała też wyniki. Przecież Wójcik zdobył srebrny medal na mistrzostwach, na olimpiadzie w Barcelonie, no powiem panu. I młodzieżowe reprezentacje i mówiąc inaczej, pierwsza reprezentacja, no to wie pan, na mecz Polska-Holandia na Stadion Śląski było zamówienie na 600 tysięcy biletów, a stadion mieścił stówkę. Jest tak, wie pan, upchany ze schodami i z tym wianuszkiem, powiem panu. No. No to żeby te czasy wróciły, to raczej nikt w Polsce realnie nie myśli, że to jednak takie pokolenie, jakie było za pana czasów. Wie pan, no ale wtedy była taka sytuacja, że wszyscy najlepsi piłkarze grali w polskich zespołach. To jest raz. Jak pan popatrzy sobie, Górnik w finale grał przecież w takiej Ligi Mistrzów, Legia w półfinale, Stal Mielec w ćwierćfinale, odpadliśmy tu z Hamburgiem u siebie. Tam było 1-1, a tu było 0, przegraliśmy 1-0, powiem panu. No, także widzę w Łódź przecież, jakie mecze rozgrywał z Juventusem na ten, wie pan. Także, no, polskie drużyny liczyły się, powiem panu, w Europie. A teraz przyjeżdża zespół z Luksemburga do Warszawy i wie pan, jaki wynik był, nie? No. A my jak jechaliśmy, a pamiętam taki wynik, San Marino, to jeszcze tego 10-0 w Kielcach wygrali, nie? No teraz jakieś takie światełko w tunelu się pojawia, mamy dwie drużyny w grupie, no ale czy wyjdą, to jeszcze... Zobaczymy. To jeszcze zobaczymy, tak. No właśnie.